Co on, ona chce ci dziś powiedzieć? Czyli co twoja osoba ukochana chce ci przekazać? Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów. Witam moich subskrybentów. I oczywiście wszystkich nowych słuchaczy, zasubskrybujcie dzisiaj właśnie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a będziecie dostawać codzienne premierki moich wróżb kolektywnych. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, oczywiście również do komentowania, czy wróżby pasują, rezonują i do lajków z kciuczkiem w górę, by kanał się rozwijał. Wszystkie te aktywności są ważne nie tylko dla rozwoju tego kanału, ale również dla wymiany naszej energii. Po to, byście tutaj podkreślili Waszą obecność i bym Was czuła, Waszą energię, Waszą obecność, że odwiedzacie, że jesteście, że słuchacie, że piszecie, że wymieniacie się ze mną energią, to mnie oczywiście motywuje, inspiruje do następnych filmików. Zapraszam. Oczywiście na wróżby indywidualne. Zapraszam również, napisz do mnie na adres e-mailowy, że potrzebujesz konkretnej wróżby o relacji, czy o jakichś Twoich nowych planach zawodowych, czy finansowych, a ja powróżę Ci z kart Lenormanda i Tarota. Oczywiście robię lustro na zamówienie, prognozy związku, różne pytania do kart, które bazują na Waszych datach urodzenia i Waszych osobistych zdjęciach, co jest również bardziej precyzyjne, dokładne, gdzie wchodzimy w głąb Waszych konkretnych problemów. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy szukajcie pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Kochani, dzisiaj wróżba. Co on chce Wam powiedzieć, co chce przekazać, tak? Osoba, w której jesteście zakochane, za którą tęsknicie, czekacie na kontakt być może. Więc wybierzcie teraz jedną z tych kart, jedną z tych grup. Karta numer 1. Karta numer 2. I karta numer 3. Zasugerujcie się wyborem karty lub wyborem tego numeru, który Wam najbardziej odpowiada. Być może z numerologii jest Waszym numerem w kombinacji Waszej daty urodzenia, więc każdy zasugeruje się czym innym. Być może któraś z tych kart, któraś z tych serduszek przyciąga po prostu Waszą uwagę, magnetyzuje Wasze oko, więc od razu wybierzcie tę kartę i nie zmieniajcie już Waszej decyzji. Jest to pod wpływem impulsu, tak? Któreś z tych serc Ajwa po prostu Was przyciąga. I zaczynamy, kochani. Karta numer 1. Co on chce Ci przekazać? Zeit, czyli czas. Czas widocznie gra w Waszej relacji jakąś poważną rolę. Du willst etwas aufbiegen und brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. To znaczy, że Ty chcesz coś koniecznie jakby zmusić, tak? Za wszelką cenę chcesz coś po prostu uzyskać w tej relacji. Coś, nie wiem, robisz jakąś presję, tak? Robisz po prostu jakąś presję czasową, chcesz coś jakby przymusić, żeby coś się dobrze działo, rozwinęło, ale zostaw tym sprawą czas. Jakby zostaw wszechświatowi to, że w swoim czasie się wszystko samo dobrze rozwinie, czy potoczy, czy po prostu wszystkie Wasze problemy się rozwiążą, ale z czasem. Z czasem, który jest na to odpowiedni. Nie zmuszaj tego, nie rób presji, nie rób po prostu za wszelką cenę, by coś już się działo, już, żeby coś uzyskać, tak? Bo wtedy po prostu pod wpływem tej presji wszystko wydarzy się nagle inaczej, odwrotnie, źle. Czyli daj na luz. Jakby wyluzuj się,
cierpliwość, spokój, opanowanie oddaj też tym te sprawy właśnie z aniołom, archaniołom, wszechświatowi, opatrzności Bożej, że wszystko to się już jakoś w odpowiednim czasie potoczy. Czyli mamy tutaj, nie rób takiej presji czasowej, stresu, tak? Uwierz, że niektóre sprawy potrzebują swojego własnego czasu, swojego własnego rozwoju. A przyduszając jakby, psujemy ten normalny, naturalny, autentyczny przebieg spraw. To Ci chcę powiedzieć, Twoja osoba ukochana, że czuję się być może pod presją czasu, pod presją Twoją. I dlatego ucieka, blokuje, ma lęk, nie pisze, udaje, że nie ma czasu, ponieważ za bardzo dusisz, za bardzo przyduszasz, za bardzo chcesz, wymagasz. Nie masz cierpliwości, nie możesz odczekać. Także zastanów się nad tym, czy to rezonuje, napisz mi w komentarzach. Zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga wybrała tę właśnie kartę, to serduszko. I zobaczmy teraz, co pokaże ta karta. Co chce Tobie przekazać Twój partner, Twoja partnerka, Twoja osoba ukochana. Verspieltheit, czyli zabawa, zabawność, frywolność, lekkość. Czyli coś się stało w Waszej relacji, co jest teraz ciężkie. Jakieś takie, nie wiem, nie robi Wam radości, nie daje Wam radości, ponieważ jest takie ciężkie, atmosfera być może jest jakaś przytłamszająca. Musi wrócić ta radość, ta gierka, ta frywolność, ta zabawność do Waszej relacji. To chce Tobie przekazać Twój partner, Twoja osoba ukochana. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Czyli śmiech jest najlepszą terapią na ziemi. Bawcie się ze sobą. Delektujcie się. Cieszcie się. Bądźcie zadowoleni każdą chwilą. Delektujcie się każdą chwilą ze sobą. I zapomnijcie, nigdy, nie zapominajcie nigdy w tym sensie, nie zapominajcie nigdy, że miłość jest najlepszym terapeutą, najlepszym uzdrowicielem. Czyli Wasza miłość autentyczna, lekka, jak skrzydła motyla, jak powiew motyla, jest najlepszym uzdrowicielem Waszych różnych problemów, niedogadań się, jakichś, nie wiem, kryzysów. Kiedy będziecie się delektować, każdą chwilą bawić, będziecie mieć lekkość tej relacji, będziecie mieć jakby piękną miłość w powietrzu, energię miłości, która się unosi leciutko, jak motyl. I właśnie tego pragnie Wasza osoba ukochana, tej lekkości, tej zabawy, tej radości, która ma wrócić do Waszej relacji. Ponieważ stała się jakaś taka ciężka atmosfera być może. Być może dyskutujecie, męczycie się tymi rozmowami, dyskusjami, to przytłamsza Was. Zostawcie to. Dajcie miłości uzdrowić to wszystko poprzez lekkość, radość. To chcę Wam przekazać właśnie, grupa druga, Wasza osoba ukochana. Dziękuję i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia wybrała właśnie tę kartę, numer 3 i właśnie to serduszko, więc zobaczmy dla grupy trzeciej, co Wam chce przekazać Wasza osoba ukochana. Zeit des Nachdenkens. Czyli czas na przemyślenia. Być może musicie sobie dać czas, wziąć dystans, żeby przemyśleć pewne sprawy, które się wydarzyły lub czego chcecie, dokąd zamierza to wszystko, dokąd zamierza ta relacja, jak się to ma rozwinąć. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Czyli daj Wam dajcie sobie jeszcze czas
na przemyślenie wszystkich spraw, być może na plany, na analizę, na osobiste przemyślenia, czego chcecie, co chcecie razem w tej relacji osiągnąć, jakie macie cele, czy jest szczera miłość, czy są uczucia. Dajcie sobie jeszcze czas na przemyślenia. Nie wpadajcie jak śliwka w kompot w coś, co jeszcze nie daje wam być może stuprocentowego bezpieczeństwa, radości. Przemyślcie, najpierw zastanówcie się i zobaczcie jakby z lotu ptaka jeszcze raz. Spójrzcie na tą relację i pomyślcie, czego pragniecie, co jest dla was ważne. Czyli jeszcze dajcie sobie czas razem na przemyślenia. I twój partner, twoja osoba ukochana potrzebuje jeszcze tego czasu na przemyślenie. Także dajcie mu ten czas. On chce wam to przekazać, chce wam to teraz powiedzieć. Nie róbcie jakiejś presji, nie wymuszajcie czegoś. Nie żądajcie czegoś, nie miejcie oczekiwań. Nie miejcie swoich tylko egoistycznych planów. Tylko dajcie sobie jeszcze czas na przemyślenie wszystkiego, by rozwinęło się to spokojnie i dobrze. To chcę wam przekazać, wasza osoba ukochana. Takie trzy porady miłosne, takie trzy wskazówki i takie trzy przekazy od waszych osób ukochanych otrzymaliście dzisiaj, kochani subskrybenci i widzowie. Życzę wam wszystkiego najlepszego, by wasze relacje potoczyły się dobrze, a żebyście również te wskazówki, które dostaliście dzisiaj od kart, wykorzystali w pozytywnym sensie. By wasze relacje rozwinęły się pięknie, pozytywnie, wspaniale. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.